Dobry, witamy serdecznie, panie, panów. Czy są państwo gotowi technicznie? Możemy zaczynać? Tak. No to dzień dobry, witamy serdecznie na konferencji prasowej przed jutrzejszym meczem. Proszę państwa, no nie ukrywamy, jutro w Suwałkach mecz sezonu, finał, baraże, awans do pierwszej ligi Suwałki podejmą Motor Lublin. Oczywiście wszystkich kibiców bardzo serdecznie zapraszamy na ten mecz w Suwałkach, co pokazały mecze tego sezonu, proszę państwa, jest drużyna z pasją, drużyna walcząca, drużyna z charakterem, która no, nie bez kozery nosi przydomek charakterne Wigry. Z nami jest część tych charakternych Wigier, dyrektor sportowy klubu Mateusz Mazur, dzień dobry. Witam państwa, dzień dobry. Trener drugiej drużyny Grzegorz Mokry. Dzień dobry. Panie trenerze. Bartłomiej Babiarz, piłkarz, zawodnik tej drużyny. Dzień dobry. Szanowni Państwo, kilka słów tytułem wstępu. Może zaczniemy od trenera i od razu posłużę się pytaniem kibica, bo kibice zgłosili też swoje pytania z okazji tej konferencji prasowej. Panie trenerze, jesteście gotowi? Jak wygląda kadra zespołu przed meczem? Czy ktoś narzeka na urazy? Jak tam nastroje? Pyta pan Piotr. Jesteśmy gotowi, myślę, w 100% z tego względu, że te ostatnie mecze pokazują gotowość tego zespołu. Punktujemy regularnie. Zespół w ostatnich trzech meczach nie traci bramki. Gramy różnymi systemami, zmieniamy też personalia i dalej wygrywamy, co mnie cieszy. Na szczęście nikt nie pauzuje za nadmiar żółtych kartek. Też mamy wszystkich zdrowych i niestety aż czterech zawodników będzie musiał się znaleźć poza kadrą. Z tego względu, że wyleczyli się już wszyscy kontuzjowani, nawet Elso Brito jest do naszej dyspozycji, co oczywiście nas cieszy jako sztab szkoleniowy, bo mamy duże możliwości, możemy grać różnymi systemami, mamy bogactwo z ławki, co pokazał ten sezon, że też ci rezerwowi odgrywali kluczową rolę, więc tak jak myślę kibice, my też nie możemy doczekać się tego meczu. Panie trenerze, to duży handicap. Mecz u siebie, bo wiadomo, że do niedzieli wiele na to wskazywało, że pojedziecie do Lublina. Ta ostatnia kolejka wszystko zmieniła, gracie u siebie. Tak. Myślę, że tak, z tego względu, że po pierwsze możemy liczyć na wsparcie naszych kibiców i tutaj ten doping nam pomaga, widać po tych końcówkach, że my u siebie czujemy się dobrze. Tylko jedna porażka w tej rundzie wiosennej u siebie, w poprzedniej rundzie zresztą podobnie. Dodatkowo kwestia regeneracji, dużo łatwiej regenerować się będąc u siebie po tym meczu niedzielnym niż spędzać cały dzisiejszy dzień w autokarze. To są atuty, ale to też wiadomo, my musimy zagrać bardzo dobry mecz. To nie jest tylko to, że atut własnego boiska spowoduje już jakąś dużą przewagę. Motor przyjedzie zmotywowany, Motor to jest zespół silny na wyjazdach, więc na pewno to jest plus, ale czynniki, które będą decydować, mogą być inne. Trochę matematyki, trenerze. Na 12 ostatnich spotkań pomiędzy Motorem i Wigrami, Wigry wygrały 7. 4 spotkania zakończyły się remisem i tylko jeden mecz porażką Suwalskich Wigier. W niedzielę trener Motoru powiedział, że to Wigry są zdecydowanym faworytem tej potyczki, a ci, którzy profesjonalnie typują wyniki, dają im mniej więcej 50-50, pół na pół. Dla mnie zdecydowanie bliżej ta teoria 50-50 z tego względu, że jeden mecz decyduje o wszystkim. Tutaj te statystyki gdzieś są ciekawostką, ale w tym meczu nie mają znaczenia. My nie możemy się odwoływać do tego, jak było wcześniej. My musimy teraz zagrać bardzo dobry mecz, żeby Motor pokonać. Wystarczy przypomnieć, że statystycznie przed tym meczem, który był tutaj poprzedni z Motorem, Motor tracił bardzo mało bramek, u nas stracił 3, ale mecz był tak szalony, że dopiero końcówka zdecydowała o tym, że my wygrywamy. Dlatego te statystyki są na nasz plus, ale myślę, że w tym meczu to nie ma znaczenia. Za chwilę pytanie do dyrektora sportowego, ale państwu zależy pewnie na jakości dźwięku, to może przestawimy sobie mikrofony, czy... Tak? Tak. Prosimy do dyrektora. Jest. Mikrofony. Jeszcze jeden. Panie dyrektorze, no mówiłem o tym na początku. W Suwałkach powstała naprawdę fajna drużyna. Taka waleczna, charakterna, na którą warto przychodzić, którą warto oglądać, która dostarcza bardzo dużo emocji, ale no, trzeba postawić jeszcze jakąś kropkę na niej. No na pewno. Okazję do postawienia tej kropki mamy już w najbliższą środę, czyli jutro będzie to pierwszy z dwóch kroków, które czekają nas w walce o powrót do pierwszej ligi.
Cieszę się, że w taki sposób kibice i sympatycy Suwalskiego Klubu oceniają tą naszą drużynę. Zgadzam się z tym, że ten zespół jest naprawdę charakterny i ma w sobie dużo jakości. Myślę, że udowodniliśmy tą rundą wiosenną, że jesteśmy naprawdę mocnym zespołem i że nieprzypadkowo znaleźliśmy się w miejscu barażowym, które pozwoli nam powalczyć o awans do pierwszej ligi. Także nic, tylko się cieszyć i wspierać ten zespół w najważniejszych momentach. Pytanie kibica Marcina. Ciekawe pytanie. Wigry muszą awansować, czy chcą awansować w tym sezonie? Ciężkie pytanie. Myślę, że przede wszystkim bardzo mocno chcą awansować, bo zarówno ja, jak i trener, jak i zawodnicy, jest to na pewno nasze duże marzenie, mamy duże ambicje i na pewno bardzo mocno chcielibyśmy ten awans wywalczyć, także nic nie musimy, a myślę, że bardziej chcemy. Naszym celem na ten sezon było zajęcie miejsca barażowego, taki cel przedstawił nam zarząd, my ten cel zrealizowaliśmy, a jeżeli chodzi o sam awans, to bardzo chcemy, jest to nasze duże marzenie. Cztery drużyny są w grze, w stawce, awansuje tylko jedna. W Chorzowie jest presja, bo tam na mecze przychodzi 8 tysięcy widzów. W Lublinie jest presja, bo mają nowoczesny obiekt i chcą go wykorzystać w pierwszej lidze. Pewnie w Stężycy też jest presja, bo mają fajną przygodę. A Wigry podchodzą do wszystkiego bez presji? Myślę, że my tej presji zbędnej nie mamy, natomiast wiadomo, że każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, o co my jutro gramy. I jakaś presja związana z tym meczem zawsze jest, ale wydaje mi się, że jest to taka presja pozytywna. Nie mamy zbędnej presji, która często potrafi plątać nogi czy po prostu na boisku przeszkadzać. Także cieszę się, że mamy tu takie środowisko, które daje nam takie możliwości i takie warunki do pracy, do tak ważnych spotkań możemy podchodzić właśnie bez tej zbędnej presji, o której wspomniałem. Kolejne pytanie kibica, pytanie Piotra. Od strony finansowej, Wigrom lepiej by było występować w drugiej czy w pierwszej lidze? Jak to wygląda, bo pewnie jakieś kalkulacje są? Zawsze zdecydowanie lepiej jest występować w pierwszej lidze, bo wiadomo, że te pieniążki od sponsorów ligi, od telewizji przy pierwszej lidze są dużo większe, jeżeli chodzi o takie koszty organizacyjne, to tak naprawdę my wyjazdy w pierwszej lidze, a w drugiej jest to bardzo zbliżone i mamy podobne, także wydaje mi się, że pod kątem finansowym zdecydowanie lepiej jest grać w pierwszej lidze niż w drugiej. No to teraz jeden z tych bohaterów, których oglądamy na Zielonej Murawie. Też przystawmy, zadbajmy tylko o dźwięk. Przypomnę, Artur Murawiarz, mocnik, kapitan tej drużyny. No, pytanie do kapitana. Gdzie tutaj jest ukryty sekret, jeśli chodzi o ten zespół, który ostatnio no, tak zachwyca kibiców? Gdzie jest tajemnica tego sukcesu? Myślę, że tajemnicą jest to, że jest bardzo duża grupa zawodników, którzy chcą osiągnąć dany cel i idą w jednym kierunku. Myślę, że najważniejsze jest to, że presja związana z tym, co chcemy osiągnąć, została wytworzona samoistnie w szatni. Podczas przygotowań, podczas meczów towarzyskich, podczas pierwszych meczów ligowych wytworzyła się atmosfera tego, że my chcemy coś zrobić. Chcemy coś zrobić dla siebie, chcemy coś zrobić dla klubu i dążymy w jednym celu, bo myślę, że najgorsze, jeżeli presja wokół wytworzona dociera do szatni, bo to bardzo często, tak jak pan wcześniej wspomniał, wiąże nogi, przeszkadza. Ta presja, która jest, my wytworzyliśmy ją sami na sobie, jest to pozytywna presja i szczerze wierzę, że pomoże nam naprawdę coś fajnego w tym sezonie ugrać i jutro pierwszy krok przed nami i szczerze wierzę, że pozytywny krok. Motor Lublin, rywal doskonale wam znany, w tym sezonie mierzyliście się z Motorem dwukrotnie. W Lublinie pechowy remis, bo Wigry prowadziły no, prawie do końca meczu 1-0. Szczęśliwa bramka dla gospodarzy skończyło się remisem 1-1. U siebie tutaj w Suwałkach no, szalone spotkanie, też tuż przed końcem 2-2 i bramka w ostatnich sekundach, bramka samobójcza. Dzięki temu Wigry wygrały 3-2. No ale mówi się, że te baraże rządzą się innymi prawami, że to będzie inny. Sezon zasadniczy skończył się kilka dni temu i nie ma co wracać do spotkań, które były, tak? To tak, ten wspomniał, będzie całkowicie inne spotkanie, to jest jeden mecz 90 bądź 120 minut, które decyduje o sukcesie. System pucharowy, kto wygrywa, przechodzi dalej, więc
Tutaj nie może być żadnych kalkulacji, żadnego momentu zawahania. Musimy od pierwszej do ostatniej minuty wykonać swoją pracę najlepiej jak potrafimy i zrobimy wszystko, żeby ten sezon nie kończył się już jutro. Zrobimy wszystko, aby ten sezon nie kończył się już jutro, bo będzie Bartłomiej Babiarz. A co Państwo powiedzą? Czekamy na Państwa pytania. Śmiało. Od razu do kapitana. A jak Pan wspomina ten ubiegłoroczny baraż? Jakie wnioski sam wyciągnął z tej porażki w poprzednim roku z KKS-em Kalisz? I co Pan podpowie trenerowi, kolegom? Ja myślę, że od podpowiedzi przede wszystkim jest trener dla nas, tak? Wszystkie instrukcje skrzętnie będziemy chcieli przełożyć na boisku. W tamtym roku niestety nie było mi dane zagrać w meczu barażowym, ponieważ miałem kontuzję. Myślę, że zasadniczą różnicą jest to, że w tamtym roku bodajże 5 czy 6 zawodników, którzy zagrali sporą ilość minut, niestety nie mogła wystąpić w tym meczu. Tak jak trener wspomniał, na jutro wszyscy są gotowi, wszyscy są zdrowi i myślę, że to będzie naszą największą siłą. Tak jak było w tej rundzie, tak samo będzie w barażach. Pytanie może do pana trenera. No te drużyny to podobny poziom, podobni piłkarze. Czy już pan wie, który element jutro może zdecydować o naszym sukcesie? My sobie tworzymy takie różnego rodzaju symulacje i taktyczne, i stałych fragmentów gry, i też personalnie, kto gdzie, na jakiej pozycji jest, czy silniejszy, czy słabszy. Ale ten mecz, tak jak już tutaj nieraz zostało powiedziane, to będzie zupełnie inny mecz. Tutaj może zdecydować dyspozycja dnia jednego z zawodników na plus czy na minus. Mogą zdecydować rzuty karne czy jeden stały fragment. Ja chciałbym, żeby nasz zespół utrzymał taki poziom gry jak do tej pory, bo to, że będziemy popełniać błędy, no to ja jestem przekonany, to nie da się grać piłkę inaczej, nie popełniając błędów, tylko chciałbym, żebyśmy nie popełnili tych błędów kluczowych, które mogą skończyć się zdobyciem bramki przez motor. I też jestem pewny tego, że my wykreujemy swoje sytuacje, bo patrząc na to, ile jesteśmy w stanie zdobywać bramek w kolejnych meczach, poza, jak dobrze pamiętam, poza meczem z Ruchem Chorzów, to w każdym meczu zdobywamy bramkę, a taki wynik 1-0 nam się nie zdarza, bo strzelamy tych bramek więcej, więc chciałbym, żeby ta szczelna defensywa, która jest w ostatnich meczach, przyniosła nam tutaj zerowe straty, a z przodu jestem przekonany, że na pewno coś wykreujemy i znajdziemy drogę do bramki rywala. W tamtym roku szczególnie mieliśmy przerzuty karne, Szczególnie w tym roku przygotowujecie się, bo może być taka sytuacja do rzutów karnych. Tak, trenujemy rzuty karne dosyć regularnie, w różnych formach, starając się też dokładać presję, bo taki karny treningowy bez presji, a karny podczas meczu, który może skończyć się wyeliminowaniem drużyny z baraży, to zupełnie inny rodzaj ćwiczenia, że tak powiem, bo tu ta praktyka rzutów karnych na treningu jest zupełnie inna. Potrzebujemy tutaj do rzutów karnych zawodników, którzy są właśnie odporni na stres, którzy też wcześniej te rzuty karne wykonywali, którzy są pewni swoich umiejętności i którzy sami wyrażają chęć strzelania karnych podczas meczu. Więc my tutaj absolutnie nie zmuszamy, nie typujemy, tylko staramy się zawodnikom pomóc też poprzez analizę zachowań bramkarza i tutaj jak strzelają rywale, więc jesteśmy na te karne przygotowani. A jeszcze do kapitana pytanie, czy jest coś takiego jak analizowanie przez piłkarzy, czy warto nam awansować, czy nie, bo wtedy nie zagram w tej pierwszej lidze. Jeżeli ktoś... Często w drużynach zdarza się. Już chwilę jestem w piłce i szczerze powiem, że nie spotkałem się z czymś takim, bo jeżeli ktoś analizuje taką sytuację, to dla mnie jest, powiem brzydko, idiotą. Każdy chce osiągać sukcesy, każdy chce grać jak najwyżej i u nas w szatni 100% chłopaków chce awansować, chce to zrobić i powiem szczerze, że tak powiedziałem, nigdy nie spotkałem się z taką sytuacją co do kalkulacji, bo co da klubowi i nam to, że będziemy kolejny rok w drugiej lidze. Każdemu z osobna i indywidualnie awans może tylko i wyłącznie pomóc i do tego będziemy dążyć. Dziękuję. Mówią, że od przybytku głowa nie boli. Myślę o tej bogatej kadrze, wszyscy są. Na kogo by pan ostatnio nie stawiał, ten odpalał, wygrywaliśmy i czy
ma już Pan gotowy skład na jutro? Tu tylko jeszcze nawiążę do tego wcześniejszego pytania do Bartka i też jakby chciałbym połączyć te odpowiedzi. Gdyby tu zawodnicy nie chcieli awansować, to te mecze ostatnie by tak nie wyglądały. Każdy z zawodników, mimo tego, czy ma kontrakt, czy nie ma kontraktu, czy był kontuzjowany, robi wszystko, żeby jak najwcześniej wrócić. I przez to, że ta rywalizacja w tym składzie jest tak duża, to nam też jako trenerom było łatwiej o zmiany, łatwiej o dobór taktyki. Też podczas meczu ten przebieg często się zmieniał, bo czasami my, analizując rywala, spodziewaliśmy się innego ustawienia. Do przerwy to wyglądało inaczej. Byliśmy w stanie już w przerwie nałożyć jakieś swoje zmiany i personalne, i też skorygować taktykę. Więc tutaj no, wśród zawodników nie ma żadnych kalkulacji. A jeśli chodzi o podstawowy skład, no, mamy kłopot bogactwa, mamy oczywiście, już jest jeden dzień do meczu, więc ten skład w głowie jest zaplanowany, ale też musimy przygotowywać się na warianty, co będzie się działo w drugiej połowie, co może dziać się w dogrywce, jakie zmiany możemy wprowadzić w trakcie meczu, i też nie mówię tylko o zmianach osobowych, ale chociażby o zmianie taktyki. Trener Marek Saganowski zapowiadał duże zmiany w stosunku do meczu w Puławach. Składzie, czy tu jesteście przygotowani na to, co on może wymyślić? Tak, moim zdaniem zmieni dwóch zawodników, maksymalnie trzech. Nie będzie większych zmian. Oczywiście pierwszą zmianą no to już będzie nieobecność środkowego obrońcy Błyszko, bo otrzymał czwartą żółtą kartkę, więc też od razu w przerwie wszedł inny zawodnik, żeby wypróbować ten wariant, więc to tego się spodziewamy. Rywala znamy, wiemy jak do tej pory grali, też w tym zespole nie było jakiejś rewolucji, mają bogactwo na skrzydłach, bardzo jakościowych zawodników i niezależnie który skrzydłowy zagra, to jest zawodnik bardzo groźny. Mają bogactwo w ataku, bo napastnicy strzelają, to że ktoś w tej lidze może sobie pozwolić, że najlepszy strzelec w kilku meczach nie gra w podstawowym składzie, mam tu na myśli Fidziukiewicza, to też pokazuje jak jakościowy to jest rywal. Ale myślę, że w dużym stopniu daliśmy sobie radę z tymi ich atutami w poprzednim meczu i że jutro może być podobnie. Patrzę na pytania jeszcze kibiców, ale kibice w większości no, wybiegają chyba za daleko w przyszłość. To są raczej pytania na najbliższy poniedziałek. Będziemy wiedzieli dużo więcej, bo już pytania, ilu zawodników trzeba będzie dokoptować do Wigier w pierwszej lidze, ale poczekajmy spokojnie. Charakterne Wigry są, proszę Państwa, przede wszystkim skromne, także te pytania sobie zostawimy na kolejną konferencję prasową. I wspomnieliśmy o drugim półfinale, panowie. Jakiego rozstrzygnięcia się spodziewacie? Ruch Chorzów czy Radunia Stężyca? Myślę, że tutaj najlepiej jest po prostu nie kalkulować. Jeżeli chcemy ten awans zrobić i jeżeli rzeczywiście sportowo nas na to stać, to musimy wygrać z każdym z tych zespołów, które w barażach się znalazły. I chyba najlepszą drogą do tego jest to, i myślę, że panowie się ze mną zgodzicie, żeby za dużo o tym drugim półfinale nie myśleć, a po prostu skupić się na jutrzejszym swoim meczu. Kogo nam los przydzieli, to przydzieli, obyśmy mieli taką okazję, żeby w niedzielę z jakąś drużyną zmierzyć się w finale baraży. Zresztą rozstrzygnięcie będziecie znali przed swoim meczem. Dokładnie. Tak, ja jestem bardzo podobnego zdania jak tutaj dyrektor. Kibiców zawsze fascynują i interesują duże firmy, kluby z historią i kluby, które mają bardzo wielu kibiców, ale na boisku gra 11 piłkarzy. Później wchodzą zmiennicy i niezależnie czy ktoś pochodzi z małej miejscowości, czy klub pochodzi z małej miejscowości, czy z dużego miasta, to mierzą się piłkarze, a Radunia ma tych piłkarzy bardzo dobrych, jakościowych. Ostatnie ich mecze są na wysokim poziomie, byli w stanie już w tej rundzie pokonać Ruch Chorzów. Ruch na pewno będzie faworytem, będzie komplet ludzi na trybunach. Ale tak jak w przypadku naszego meczu, tutaj myślę, że szanse są równe dla obydwu zespołów. Panowie, to na zakończenie. No spróbujcie sprawić, żeby przyszło jutro jak najwięcej kibiców na mecz w Suwałkach, bo wiadomo, te trybuny no zawsze, jakby nie było, to niosą piłkarzy. Co możecie obiecać, co możecie zadeklarować? Wiadomo, że mecz będzie transmitowany w TVP Sport, ale to w tym przypadku trochę jak lizanie cukierka przez papierek. Lepiej być na stadionie, aby to wszystko poczuć w pełni. Tak, tu myślę, że możemy opierać się na faktach, nie musimy nic obiecywać, bo ta drużyna w tej rundzie to była gwarancja właśnie bramek, gwarancja walki do końca.
gwarancja poświęcenia, nawet jak były jakieś mankamenty techniczne czy jakościowe, to każdy z zawodników dawał maksa od pierwszej do ostatniej minuty i myślę, że to jest coś, co zawsze się przejawia w rozmowach z kibicami. Kibice chcą oglądać drużynę, która walczy, która nie kalkuluje, która chce wygrać i myślę, że taką drużynę możemy jutro oglądać, będziemy mogli jutro oglądać, więc serdecznie zapraszamy, bo ten doping kibiców jest dla nas bardzo ważny i też nam pomaga. No na pewno uważam, tak jak trener, że najlepszym zaproszeniem na ten jutrzejszy mecz jest po prostu całe podsumowanie naszej rundy wiosennej, gdzie zajęliśmy ex aequo ze Stalą Rzeszów drugie miejsce w tabeli wiosny razem ze Stalą Rzeszów ex aequo. Jesteśmy najlepszą ofensywą wiosny. Myślę, że ta nasza piłka, którą gramy, jest naprawdę atrakcyjna. Mamy charakterny zespół, często strzelamy bramki w końcówkach spotkań. Mamy jutro bardzo ważny mecz. Naprawdę rzadko zdarzają się takie mecze, gdy zespół bezpośrednio gra o coś i liczę, że ci kibice nas nie zawiodą i naprawdę pomogą nam jutro w osiągnięciu naszego założonego celu. No to jeszcze dodam, że gdyby liczyły się tylko mecze u siebie, to Wigry już by były w pierwszej lidze. Nie chcę tutaj za bardzo się powielać, ale cały sezon pracowaliśmy na to, żeby kibice jutro przyszli i nas wsparli, szczególnie meczami u siebie. Może w pierwszej rundzie mecze na wyjeździe nie do końca nam wychodziły, ta runda całkowicie to odmieniła, tak powiedziałem. Serdecznie zapraszamy na jutro, jak największą rzeszę kibiców. My zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żebyśmy jutro mogli się cieszyć i z niecierpliwością czekali do kolejnego niedzielnego spotkania. No to dziękujemy serdecznie. Warto, proszę Państwa, chodzić na Wigry, a jutro po prostu nie wypada nie być na stadionie w Suwałkach. Początek meczu w środę o 20:30. Zapraszamy. Dziękujemy. Dziękujemy. Dzięki. Dziękujemy.